gdy cię boleść dręczy, albo jaka trwoga, choć troski niedoli, co sam wyznać muszę, pomimo twej woli trapią twoją duszę. Czy jeszcze wiary przy sobie nie czujesz? Patrz, jak w boskie dary co dzień obfitujesz. Pojrzyj naokoło, jak się drudzy mają. Dziś witamy Państwa serdecznie w ogródku miejscowości, a także domu, w którym zamieszkiwał onegdaj przez niezmała 50 lat nasz regionalny, ludowy pisarz Michał Kajka. Zapraszamy Państwa serdecznie, a w tą niezwykłą opowieść wplecie i oprowadzi nas pan Michał Misztal. Zapraszamy. Michale, może poprosimy kilka słów na temat historii tego budynku, kiedy on mniej więcej powstał, bo ile lat tu Kajka mieszkał, prawda? Poprosimy o kilka takich zdań. Jeżeli mówimy, czy chcemy cofnąć się w czasie i zastanowić się, skąd się ten budynek tutaj w tym miejscu wziął, to musimy się cofnąć do ślubu Kajki z Wilhelminą. Po ślubie Kajka ze Skomacka, gdzie się urodził, przeprowadza się do ogródka, no i w tym miejscu buduje dom. Dlaczego buduje dom? No bo Michał Kajka, oczywiście, że był poetą, ale to nie jest tak, że z poezji się utrzymywał, tylko przede wszystkim był cieślą. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że po prostu budowlańcem, czy budowniczym, tak? No bo to byśmy bardzo zawęzili jego specjalizację, no pewnie różne rzeczy w drewnie umiał robić i tak dalej, ale całe projekty jakby budowlane, całe domy budował i ta ekipa jego budowlana, wiemy, że bardzo efektywna. Wiele budynków wybudowała tutaj w okolicy. Jakby naszym zadaniem pewnie będzie kiedyś zinwentaryzować, które z nich to właśnie te budynki. Czyli w tym roku będziemy obchodzić 140 lat powstania tego budynku. No i tak jak każdy, kto odwiedza muzeum, może sprawdzić, to oczywiście dzięki inwestycjom udało się ten budynek utrzymać. Czyli stoi do dnia dzisiejszego, czyli to pokazuje, że Michał Kajka był bardzo dobrym budowlańcem. Pani Michał Kajka, jak twierdzi najbardziej znany badacz twórczości Michała Kajki, w ogóle literatury mazurskiej, profesor Kłaniowski, był pewnie ostatnim z ludowych poetów mazurskich tutaj na Mazurach działających. Oczywiście Michał Kajka zmarł w 1940 roku i możemy przyjąć, że wraz z nim jakby ta ludowa literatura mazurska w jakimś sensie się kończy. Natomiast co jest istotne? Michał Kajka nie był jedyny. Tych poetów, pisarzy ludowych było bardzo wielu i oni swoich muzeów się nie doczekali. Oczywiście różne formy pamiętni, tak, bo są ulice, są oczywiście wydane jakieś tomiki, są jakieś publikacje, natomiast wiadomo, że nie mają na przykład swoich muzeów. My w tej sali w jakimś sensie oddajemy może hołd tym poetom, pisarzom ludowym, korespondentom, też się tak o nich mówiło, którzy pisali w języku polskim, mimo że nigdy w Polsce nie mieszkali. Panie Michale, czy może coś więcej powiedzieć na temat Wilhelminy Karaś? No, bez kozery pytam, bo przecież z mojego rodu, nazwiska być może. Czy coś więcej wiemy o tej osobie? No, nie wiemy zbyt dużo. Na pewno Wilhelmina jest cichą bohaterką, chociażby no, nawet nie cichą, bo jako jedyna się wypowiada w książce Melchiora Mańkowicza Na tropach smętka. No bo to ona Mańkowiczowi opowiada czy prezentuje postawę Michała Kajki. No Mańkowicz już jakby pojawia się tutaj w cudzysłowie przededniu wojny, no bo w latach 30. XX wieku. I to ta Wilhelmina sfotografowana, prawda, która obiera rybę tutaj na zewnątrz domu, no to ona jest tym świadkiem, który opowiada Mańkowiczowi, jak to mowa właśnie polska zanika. To jest najcenniejsza rzecz, którą mamy w muzeum, czyli jedyny tomik wierszy Michała Kajki, wydany przed II wojną światową, jeszcze za życia poety, wydany dokładnie w 1927 roku w Warszawie i w Olsztynie. To nie znaczy, że to jest jedyny egzemplarz, ale jedyny tomik, no bo egzemplarzy było więcej. Powiem o wartości tego tomiku. W 2020 roku była aukcja w Warszawie,
na której my również wystartowaliśmy, żeby zdobyć drugi egzemplarz. No i była to najcenniejsza rzecz, którą sprzedano tego dnia na aukcji, no za kilka tysięcy złotych. To pokazuje, jaka jest wartość tego rodzaju obiektów. Tutaj znajdujemy się w bibliotece Michała Kajki, a dokładnie w miejscu, które ma tę bibliotekę przypominać. Dlaczego biblioteka Michała Kajki? Dlaczego Michał Kajka takie miejsce stworzył? Mianowicie Michał Kajka przynależał do takiego Towarzystwa Czytelni Ludowych. To było towarzystwo, które założono w Poznaniu. Zadaniem tego towarzystwa było dostarczanie książek w języku polskim na wszystkie tereny wszystkich zaborów, ale również tereny te, gdzie żyła i występowała ludność polska. Jak wiele książek liczyła biblioteka Michała Kajki? Szacujemy, że kilka tysięcy. Ostatnia sala naszego muzeum to jest taka improwizowana kuchnia Michała Kajki. W tej sali też prezentujemy narzędzia pracy ciesielskiej Michała Kajki. Chcemy jakby pokazać, czy pozwolić naszym gościom wyobrazić sobie, jak mogło wyglądać to codzienne życie na przełomie XIX i XX wieku. Jakich narzędzi Michał Kajka używał na budowie? Jakimi sprzętami na co dzień się posługiwano w domu, tradycyjnym domu Mazurów? No i w tym miejscu też kończymy naszą opowieść o Michale Kajce. Żona Wilhelmina Kajka umiera w 1937 roku, jest pochowana na cmentarzu w Ogródku. W tej samej mogile obok został pochowany Michał Kajka. Te mogiły dzisiaj stanowią jeden grób. Michał Kajka umiera we wrześniu 1920 roku, ale w Orzeszu, nie w Ogródku. Ponieważ w Orzeszu dokończył, że tak powiem, swojego życia w domu, który pomagał budować swojemu synowi Adolfowi. Ten dom w Orzeszu do dzisiaj stoi. Jest tam tablica, jest tam kamień. Oczywiście jest to dzisiaj własność prywatna, ale jest to kolejne miejsce czy świadek historii Michała Kajki. A wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się co więcej o Michale Kajce, o Mazurach, o tym, o czym pisał Michał Kajka, zapraszamy oczywiście do odwiedzi muzeum, do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.michałkajka.pl i oczywiście do odwiedzin w sezonie letnim, gdzie organizujemy koncerty, przedstawienia teatralne, ale przede wszystkim do tego, żeby zwiedzać też Mazury, jeżeli chodzi o krajobrazy i przyrodę, bo u nas w ogródku jest jak to w ogródku, czyli po prostu jest pięknie. Od Boga, gdy cię boleść dręczy, albo jaka trwoga, choć troski niedoli, co sam wyznać muszę, pomimo twej woli trapią twoją duszę. A choć ci się zdaje, iż Bóg szczodrobliwy innym hojnie daje, tobie nieżyczliwy, czy jeszcze wiary przy sobie nie czujesz? Patrz, jak w boskie dary co dzień obfitujesz.